mijają 4 lata rządów Tuska. Takie jest wrażenie, graniczące z pewnością, że takie krwiożercze 4 lata kapitalizmu. Donald Tusk, kiedy wygłaszał swoje exposé, powiedział: nie jest rolą państwa, aby budować mieszkania. I faktycznie przez 4 lata nie budowano mieszkań. Gdyby dzisiaj odbyło się exposé Donalda Tuska w przeddzień rozpoczęcia szkoły, to usłyszelibyśmy: nie jest rolą państwa edukacja. To jest filozofia rządów Pawlaka i Tuska. Po tych 4 latach rządów, tak samo jak po II wojnie światowej, będzie trzeba odbudować tysiące szkół. Odbudować tysiące szkół, które przez ten rząd, ale również samorządowców z Platformy Obywatelskiej zostały pozamykane. Dzisiaj z władzami Związku Nauczycielstwa Polskiego rozmawialiśmy o zawodzie nauczyciela, o nauczycielu. Tusk traktuje nauczycieli jak takich pracowników sezonowych. Kiedy przychodzi niż demograficzny, zwalnia się nauczycieli, a kiedy dzieci będzie więcej, to będzie się powołało: chodźcie, pracujcie, uczcie matematyki, polskiego, biologii. Tak być nie może. Dobry, rzetelny rząd buduje autorytet nauczyciela. Musimy dbać o nauczyciela. Młody człowiek idący do szkoły wzoruje się również na nauczycielu. Ten kontakt z nauczycielem, partnerem, musi być bardzo dobry. Trzeba budować pozycję nauczyciela. Nauczyciel musi czuć stabilność. Musi mieć godną płacę za wykonaną pracę. Musi mieć możliwości, aby rozwijać talenty uczniów. Bo jeżeli będzie dobrze je rozwijał, młodemu człowiekowi w dorosłości będzie o wiele lepiej i łatwiej. Nie mamy wpływu na niż demograficzny, ale możemy go przewidzieć i możemy temu zaradzić. I zrobić z tego wielką szansę dla Polski. Bo można zrobić szansę. Dzisiaj szkoła i klasa nie musi być tylko marzeniem wielu rodzin. Marzeniem, które ziściło się tylko w prywatnych szkołach dla najbogatszych. Klasa może być mniejsza. Nie musi być przeludniona. Może być około 15 osób w jednej klasie. Ten kontakt z nauczycielem będzie lepszy. Szkoła będzie lepiej wyposażona. Klasa będzie lepiej wyposażona. Uczeń będzie miał prawdziwą opiekę. Opiekę nauczyciela, partnera, z którym może porozmawiać, ale będzie miał nauczyciela, który będzie o niego dbał i będzie rozwijał talenty. To można zrobić. I o tym dzisiaj rozmawialiśmy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i taka deklaracja budowy autorytetu nauczyciela, lepszej szkoły, dbania ucznia, padła z ust polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chcemy to zrealizować w przyszłym rządzie. Szanowni Państwo, przed kilkoma dniami Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił wszystkim 5 partiom politycznym propozycję zawarcia porozumienia w sprawie statusu zawodowego nauczyciela. I to dzisiejsze spotkanie do debaty o roli nauczyciela zostało ograniczone, ale co wcale nie znaczy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego tylko i wyłącznie chce się skupić na środowisku nauczycielskim. Dlatego jeszcze we wrześniu będziemy chcieli pod nauczycielski osąd przedstawić propozycję Paktu dla Edukacji. To chcemy, żeby był dokument, który będzie także ofertą nauczycieli, ofertą Związku Nauczycielstwa Polskiego do nowo tworzonego rządu. Chcemy, aby w tym dokumencie w sposób całościowy ogarnąć wszystko to, co mieści się w segmencie edukacyjnym, od przedszkola, począwszy po szkolnictwo, na szkolnictwie wyższym kończąc. Natomiast ta debata o karcie nauczyciela jest de facto debatą o kondycji zawodu nauczycielskiego, debatą o niezależności i autonomii szkoły, dlatego że ta ustawa de facto daje taką autonomię nauczycielowi. Tylko w szkole samorządowej, tylko w tej szkole prowadzonej przez samorządy możemy mówić o pełnej autonomii, o pełnej niezależności, dlatego że w każdej innej placówce nauczyciele stają się niejako absolutnie zależnymi od osoby, która jest organem prowadzącym. Wielokrotnie spotykamy się ze skargami nauczycieli, którzy są zatrudnieni w szkołach prowadzonych chociażby przez fundacje, na czele których to fundacji stoi wójt gminy,
że de facto ich rola ogranicza się tylko i wyłącznie do biernego wykonywania poleceń organu prowadzącego. Nie o takiej autonomii nie mówi Karta Nauczyciela i nie o takiej niezależności chcemy rozmawiać. I mówiliśmy także o potrzebach inwestowania w środowisko nauczycielskie, bo jeżeli dyskutujemy o jakości polskiej szkoły, to tym, który ma największy wpływ na ową jakość, jest właśnie osoba nauczyciela. Ta nauczycielska bieda nie ma barw politycznych, chcemy rozmawiać z każdym, cieszymy się, że pierwszy na propozycję dyskusji zareagował Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale to jest także naturalne, dlatego że w kręgu SLD jest wielu posłów mających legitymację Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest wielu posłów, którzy na bieżąco z nami współpracowali. Dziwić nas tylko może fakt, że wśród wielu propozycji, jakie Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłaszał, także temu Sejmowi, propozycji dotyczących nowelizacji Karty Nauczyciela, nie znalazła obecna większość parlamentarna chęci takiej merytorycznej dyskusji. I nawet w dniu dzisiejszym, kiedy ta konferencja miała miejsce, otrzymujemy zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji po to, abyśmy mówili o sprawach, które nigdy de facto nie zaistnieją, dlatego że kalendarz sejmowy na to nie pozwala. Natomiast nie ma woli, nie ma chęci, nie ma skłonności do dyskusji na przykład o tak zwanych godzinach karcianych, które są dzisiaj daleko idącym problemem nauczycieli. Nie ma mowy o czasie pracy nauczyciela. Cieszymy się, że wreszcie po 3 latach z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie się badanie czasu pracy. Ale mówimy także o tym dlatego, że karta także dla nas nie jest dogmatem, nie jest zjawiskiem, o którym nie wolno rozmawiać. Jesteśmy otwarci na dyskusję, ale powtarzam, zmiany w karcie, bo także one są potrzebne, powinny być dokonywane w porozumieniu ze środowiskiem nauczycielskim. Mam nadzieję, że to dzisiaj podpisane porozumienie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej będzie początkiem merytorycznej, a nie politycznej dyskusji o tym, czym jest zawód nauczyciela.